słuchajcie, zawsze po treningu czworogłowych uda, zróbcie sobie syzypki, 2-3 serie z ciężarem lub bez. Pokażę wam, jak zrobić to bez ciężaru, później możecie sobie wrzucić ten ciężar i zrobić bez niego. Generalnie to ćwiczenie bardzo fajnie rozciąga po naszym treningu czworogłowy, czyli czwórek uda, te mięśnie. Rozciągnięte mięśnie lepiej rosną. Także patrzcie, jak to się robi. Łapiecie się, znaczy łapiecie się. Chodzicie tylko rękę, żeby się nie przewrócić. Nic się nią nie wspomagacie, ona ma służyć tylko za stabilizację. Ustawiacie stopy jako takiego przesiadu. I teraz tak, kładziecie rękę na swoją klatę i robicie tak jakby przysiad, odchylając się do tyłu, zjeżdżając nogami i robicie coś takiego, rozciągacie i z powrotem do góry. Pak, 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 pak. Ćwiczenie z pozoru wydaje się bardzo śmieszne, ale zróbcie je po całym treningu łód. Jedną ręką z tej strony, drugą ręką, później drugą ręką, po 20 powtórzeń. 20, 25, 15 powtórzeń po całym treningu. Zobaczycie, co to ćwiczenie robi z nogami, jak fajnie rozciąga i jak nie można stać do góry bez ciężaru. To jest dopiero fajne. Pozdrawiam, hej.